Cześć. Jak nauczyć się pracować systematycznie dzięki samodyscyplinie? O co w ogóle chodzi w tym? Oczywiście, niezależnie od tego, czy ty się uczysz, czy się nie uczysz, czy pracujesz, czy masz wolne, czy jest rano, czy jest wieczór, czy ci się chce, czy ci się nie chce, jeżeli sobie założysz pewną rzecz, to musisz do niej po prostu dochodzić. Na tym polega samodyscyplina, czyli wstajesz rano, bez względu na to, czy masz ochotę, czy nie masz ochotę, czy jest piękna pogoda, czy nie, czy jesteś wyspany, czy wyspana, czy jesteś niewyspany, niewyspana, musisz daną rzecz wykonać. I teraz, jak zrobić to, żeby się obudzić, żeby wstać i zacząć działać, wykorzystując samodyscyplinę? Jest kilka sposobów, ja tobie przedstawię dwa. Nastaw sobie budzik w telefonie komórkowym, co minutę, co dwie minuty, przez godzinę, a powinnaś się obudzić. Jeżeli oczywiście to nie zadziała, to nastaw sobie kolejny budzik. Ale jeszcze z jedną rzeczą, połóż sobie ten zegarek budzik, czy tam telefon, po prostu w jakiejś dużej odległości od ciebie, gdzie będziesz musiał wstać, będziesz musiał się sprężyć, ruszyć, dotknąć ten telefon, no i go wyłączyć, a zobaczysz, że po prostu w tym czasie, w którym będziesz musiał wstać, obudzić się, wyłączyć telefon, już przejdziesz jakiś taki etap przebudzenia i będzie ci łatwiej się obudzić. Dlatego taki przykład właśnie z wykorzystaniem telefonu komórkowego, czy dodatkowego budzika, czy telefonu jest jak najbardziej wskazany na to, żeby swoją samodyscyplinę do danej rzeczy, którą chcesz wykonać, wykorzystać. Także spróbuj, wykorzystaj i oczywiście ciśnij na maksa każdego dnia.